Hej, witajcie ludziska, jestem Brawly i witam was serdecznie w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w Silent Hill 3. Zanim jednak przejdziemy do gry, powiem wam, co ja zrobiłem poza odcinkiem, ponieważ zrobiłem coś, ale niedużo. Tak naprawdę nie wiedziałem, gdzie mam teraz iść, więc... Znaczy, gdzie mam... co mam dalej zrobić, ponieważ zatrzymaliśmy się w pewnej stacji. No i postanowiłem, że wrócę się na początek tego... na początek tej stacji. I przeszukam wszystko jeszcze raz, tylko tak naprawdę dokładniej. I znalazłem mapę na ścianie. Znalazłem mapę i znalazłem drugą mapę, na której pisało, że muszę udać się na jakąś ulicę, muszę się dostać do domu na jakąś tam ulicę, coś takiego. I w końcu wszedłem na peron, ponieważ tam był też napisany, do którego peronu trzeba się udać, do której stacji. Udałem się tutaj i po prostu przyjechał pociąg, tak? I do tego pociągu wsiadłem. No i teraz dopiero zobaczymy, co nas czeka. Dobra, na siedzeniach leży gazeta, te same stare artykuły. Okej. Tutaj mamy zapis, ja tego już nie będę robił, dlatego że już to robiłem przed chwileczką. Okej, mamy potworka. Wiecie co, nie chcę się z nim zbytnio walczyć, więc po prostu olejemy to i pójdziemy sobie dalej. Okej. Ja pierdzielę ciemność. Ta latarka dużo tutaj nie robi, ale lepsze to niż nic. O kurde, czekajcie. Ja nie mogę kamerą sterować. Okej, już jest o wiele lepiej. Coś tu leży, jakaś gazeta, kolejna. Na podłodze leży gazeta. No tak, gazeta, kolejna. Nic ciekawego, lecimy dalej. Jezus, jakie bydle! Z takim wielkim czymś jeszcze nie się nie spotkałem w tej grze. Zawsze musi być ten pierwszy raz. Dobra, kolejna miejscówka, co tutaj mamy, to tylko puszka po soku, kolejny niepotrzebny śmieć. Ja bym powiedział, że to jest butelka, a nie puszka, no ale co tam. Dobra, chyba mamy coś, co możemy wziąć, co? Tak? Naboje do strzelby, super, i coś tu jeszcze leży, bo to widzę. Apteczka, o, elegancko. Dobra, jeszcze z żadnej apteczki nie skorzystałem, przynajmniej nie potrzebowałem jeszcze żadnej apteczki. Dobra, lecimy dalej. Coś tu może być, tak mi się wydaje. To jest niemożliwe, żeby było tak cicho. Okej, pusto. Lecimy dalej. No nie, tylko nie ty. Nie chcę mi się z tą walczyć. On mi... Znaczy, najgorsze jest to, że on mi całą tutaj drogę zagradza i nie można przejść, także musimy go niestety zabić. Chodź tu, grubasie. Chodź to! Jeboj! Okej, już chyba się kopytami nakrył, nasz przyjaciel. O, ale go jeszcze kopłem. O, tak! Ja, aż mu cycki podskoczyły. Dobra. Ej, ty wstałeś jeszcze, grubasie! Ty spasły gnoju. Wyłon mi stąd! Ej, Jezus! Zostaw mnie! Po prostu zdychaj w męczarniach. Za mną nikogo nie ma, prawda? Okej, chyba jednak nie. Tylko teraz on mi zagradza do... O, dobra, już jest git. Czy wszystko tutaj przeszukałem? Czekajcie, tutaj niczego nie ma, tu też nie, tam leży jakaś butelka, a raczej puszka po soku. Moment. Mogę ją wziąć? Nie mogę. Także lecimy dalej. Czekajcie, lepiej przeładujemy broń, bo... Czekajcie, bronię. Chciałbym przeładować tą strzelbę, ale nie mam na amunicji już niestety. To jest problem. To jest jeden wielki problem. Zapasy. Ej, czekajcie, niby mam tutaj do strzelby amunicję. Okej, udało się jednak. Elegancko. Także ruszamy dalej. Niczego nie ma, tu też nie. Odwróć się, Heather. Nie interesuje mnie to, jak wyglądasz. Po prostu idź przed siebie. Okej, tutaj niczego nie było. Okej, chyba teraz będzie jakaś cutscenka. Oj, chyba koniec przejażdżki. Dobra, wychodzimy stąd. No nie, znowu pieprzona stacja. Tak naprawdę nie mogłem dostać się już do miejsca, znaczy
czy nie mogłem się już wydostać z tej pieprzonej stacji. Nienawidzę tego metra. Jak mówiłem, pieprzony labirynt, wszystko wygląda tak samo. Jest po prostu beznadziejnie. Dobra. Ale dobra, walić to. Wiecie co, zmienię jednak na pistolet, a strzelbę będziemy oszczędzać. Dobra, weźmiemy sobie pistolecik po prostu, przeładujemy najlepiej. Okej. No i ruszamy. Zobaczymy, gdzie to nas zaprowadzi. Dobra, mam jakieś drzwi, wchodzimy do nich. To nie wygląda jak stacja metra. I z tego się bardzo cieszę. Taka cisza teraz, ponieważ troszkę się przerażam. No, przerażam, co ja w ogóle gadam. Troszkę jestem przerażony, powiem wam szczerze. Dobra, mam jakiś długi korytarz, a to niedobrze wróży, bo zawsze coś tutaj może nas zaatakować. Z zaskoczenia, zazwyczaj. Nie, przypomniała mi się pewna scena z Penumbry. O. O kurwa, jakieś nowe potwory. Wow! Nie chcę mi się z wami walczyć. Przebrzydłe stwory. O, słyszymy kolejnego stworka. Ale nie chcę mi się z tą walczyć. Wchodzimy do kolejnych drzwi. Boże, pełno drzwi. I ta miejscówka już mi się naprawdę nie podoba. Ja pierdzielę, wszystko ciemne. I w ogóle wszystko jest złe. Kolejna miejscówka, no tak, wszystko, najpierw nasrać tych miejscówek milion. Żebym się nie mógł wydostać. O, jakaś nowa broń, młot, ja pierdzielę. Teraz jak komuś przyjebie tym młotem, to czaszka na pół pęknie. Wejmij, no tak. Ej, czekajcie, bo mam mało życia też. Trzeba też tutaj podładować nasze życie. Użyj. Jeszcze jedną użyjemy. No i tak powinno nam wystarczyć. No. Mam nadzieję, że gra mi się nie zawiesiła w tym momencie, bo będę troszkę zdenerwowany. Och, jednak nie. Okej, nie wiem, co się stało. Z dna szafki wypływa krew. Czy jesteś w środku? Zostawię to w spokoju. No tak, ale ja bym chciałbym to otworzyć. Bardzo mnie interesuje, co się znajduje w środku. Dobra, mam jakieś skrzynkę na narzędzia, ale nie ma w niej nic użytecznego. No dobrze. Przydałaby się mapa tego obiektu. To byłoby bardzo fajne. Okej, pełna amunicji, z tego się bardzo cieszę. Okej, tu już niczego nie mam. Dobra, kochani, mam jakieś drzwi. A, my się chyba wróciliśmy. Wchodź, Heather! Powrotem do środka. Hej. Uf. A czekajcie, my chyba stąd przyszliśmy, tak? No pewnie. Dobra. Także nie w tym kierunku. O kurwa. Na pewno będzie mnóstwo cofania w tej lokacji. Już to widzę. Jak widzicie, pieprzony labirynt, jak już mówiłem. Tu jest wyjście z tego pieprzonego miejsca, więc musimy się wrócić. Wypieprzaj ode mnie, wypieprzaj, 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 gruby, idź stąd. Okej, tutaj mnie na pewno nie było, ta muzyka mnie naprawdę przeraża, ona jest straszna po prostu. Tak kryje psychikę strasznie. Coś tu mamy? Wino, okej, nie wiem co zdobyłem, coś zdobyłem, ale nie wiem co, i coś zdobyłem napój leczniczy, dobra. Kawał wołowiny, okej, super, nie wiem po co, ale bardzo się z tego cieszę. Dobra, wychodzimy stąd. Oczywiście potworków nie atakuję. Nie ma po co. Jeżeli możemy je ominąć w jakimś. Jeżeli możemy je jakoś ominąć, to trzeba to robić, tak? O kurde, tędy nie wejdę. A mogę to rozwalić? Jednak nie mogę. Coś tu jeszcze mamy? Naboje do strzelby, super. Dobra, wychodzimy stąd. Wychodzimy stąd, bo to mnie goni, oła. Won, 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 won. Jest wielki! O jeny. Widzę, jeszcze jednej miejscówki nie przeszukałem. O cholera, jeszcze chyba nie tutaj poszedłem. No pewnie, że nie tutaj. Dobra, musimy się wrócić. Idź stąd! Idź, 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 idź. Nie chcę się z tobą walczyć w tym momencie. A gdzie mam teraz iść? Czekajcie, chciałem znaleźć tą miejscówkę. Gdzie my teraz jest? No dobra, tutaj. Dobra, to już pamiętam.
Muszę udać się do tego miejsca, gdzie zdobyłem właśnie ten młot, który właśnie mamy na sobie. Ponieważ... jest tam jeszcze miejscówka, której nie przeszukałem. A chciałbym to właśnie teraz zrobić, czekajcie. O kurde, pełno tego ścierwa. O jedno, dobra, pójdziemy na prawo. Nie wiem, gdzie to nas zaprowadzi, zaraz się przekonamy pewnie. Okej, okay, widać, mam jakąś miejscówkę kolejną. Ja pierdziele, to jest naprawdę jakiś pieprzony labirynt. A, dobra, to już pamiętam, to już pamiętam. Nie, 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 nie! Zostaw mnie! Zostaw mnie! Zostaw mnie! Wyjdź, 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 wyjdź! Uff! Ej, czekajcie! Aha, czyli tamte drzwi, które widziałem, te same, jak tam wszedłem i powiedziałem, że tutaj byliśmy, to tak naprawdę tam nie byliśmy, tak? Czyli jeszcze raz muszę się tam wracać, tak? Tak? Na to wygląda. Dobra. Chodzimy z powrotem. Hello, jest tu ktoś? Cholera, wszystko tutaj wygląda tak samo! Ja pierdyle. Ta gra jest psychiczna! Idź stąd! Won ode mnie! Skurczy synu! Uff. Dobra, idziemy przed ciebie. Mam to gdzieś, idziemy przed ciebie. Tutaj by na pewno nie było. O! Jesteśmy w jakiejś nowej miejscówce chyba. Albo i nie. Tak naprawdę nie mam zielonego pojęcia, gdzie ja teraz jestem. Masakra, jak to jest jakaś. Chodzę tu po tych miejscach jak jakiś debil. Idź ode mnie. Dobra, wyjdziemy sobie tutaj. Chciałbym znaleźć te drzwi, o których mówiłem. A teraz będzie kolejna pieprzona... Tutaj, dobra, jesteśmy blisko. To mogę wam powiedzieć. Tak, jesteśmy bardzo blisko, jesteśmy zdecydowanie blisko. Tylko musimy znaleźć te pieprzone drzwi. O, właśnie, o tych drzwiach mówiłem. Super. Chodzimy do środka. No, w tym korytarzu na pewno nas nie było. Jezus, nie mówcie, że znowu te pieprzone stwory. Ojeny. Oła, dostałem. Nie, wyjdź. Okej, okay, jesteśmy w jakimś miejscu. Nie wiem, co my tutaj znajdziemy. Żadnej mapy też nie znalazłem. Czekajcie, ile mamy życia? Czekajcie, musimy to sprawdzić. Musimy zbadać to. Dobra, życia mamy sporo, więc spoko. Nie musimy się przejmować. Słyszę jakieś głosy. To mnie niepokoi. Co to jest? Nic ciekawego. Dobra, wchodzimy. Chyba żadnego potworka nie ma. Bo nie ma tych pieprzonych dźwięków. Narzędzia, super. Te drzwi pewnie będą zamknięte, oczywiście, rozwalone. Dobra, przyszliśmy tutaj stąd, więc pójdziemy sobie najpierw na prawo. Zobaczymy, cóż my tutaj znajdziemy. Słyszę coś. Ja pierdzielę, naprawdę nie wiem, w którym kierunku ja mam iść. To jest naprawdę masakryczne. Te dźwięki znowu, idźcie stąd. Ode mnie. Jezus, ta gra mnie po prostu dobija. Masakra. O Jezus Maria. Zapewne... O Jezu, zejście na dół, to nie. Zapewne, żeby użyć tej maszyny, musimy coś mieć. Ale tego pewnie nie mamy, co? O, no tak, nie mam paliwa, oczywiście. Także niestety tutaj niczego nie zrobimy. Chcesz przełączyć? Tak. A, zbiornik nie ma paliwa po prostu, więc nie możemy tego użyć. Dobra, zejdziemy sobie na dół. Nie wiem, co my tam znajdziemy. Czekajcie, mogę jak to jakoś tutaj zejść? Mogę. Ale nie zejdziemy, dlatego że... Coś tutaj jest. Aha, dziura jest pewnej wody i to jest pompa do wody i musimy tą wodę odpompować, że tak powiem. Kochani,
ale to już sobie zrobimy w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że ten wam się podobał. Uwierzcie mi, że jak gram w tą grę, to jestem po prostu zesrany. Ale chyba o to chodzi. Więc w kolejnym odcinku spróbujemy znaleźć to paliwo. Dokładnie sobie zeksplorujemy, przeszukamy ten pieprzony tunel, ten pieprzony labirynt, po którym mieliśmy przyjemność chodzić. No ale to już, jak już mówiłem, w kolejnym odcinku. Także subskrybujcie, naprawdę subskrybujcie, lajkujcie, dlatego że to mnie strasznie motywuje do dalszej pracy. A ja się z wami żegnam. Także trzymajcie się. Dobranoc. No dobranoc, bo nagrywam to wieczorem i zapewne wieczorem to wrzucę. Trzymajcie się. Cześć.